Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w Wielkopolsce. Szlakiem smaków trafiamy do Poznania, a konkretnie do cukierni państwa Moniki i Piotra Koperskich. To tylko jedno z wielu miejsc w Wielkopolsce, gdzie powstają rogale świętomarcińskie. Wyrób ten, posiadający chronione oznaczenie geograficzne, nierozerwalnie jest związany z obchodami 11 listopada, Dnia Świętego Marcina. Od co najmniej 150 lat cieszy się niesłabnącą popularnością i powodzeniem nie tylko od święta. To jest Pana Królestwo Słodkości. Zgadza się. Oczywiście tu jestem od prawie 30 lat. Czuję się tutaj wspaniale. Skąd Pana pasja, miłość do cukiernictwa, piekarnictwa? Jak to się zaczęło? Nie uwierzycie ci Państwo, ale przypadkowo. Chciałam być takim mężczyzną, w smarach, prawda? Chciałam być mechanikiem. No ale ze względów przeróżnych zostałem cukiernikiem. Gdzie najdalej trafiły rogale świętomarcińskie poza granicę Polski? To będzie przypuszczalnie Cypr, Hiszpania, Portugalia, czyli także wyspy brytyjskie, kanaryjskie. To najdalej chyba to pojechały tam, ale to w ramach targów piekliśmy je też w Szanghaju i w Las Vegas. W Poznaniu tradycja wypiekania rogali świętomarcińskich w obecnym kształcie narodziła się w listopadzie 1891 roku. Gdy zbliżał się 11 listopada, czyli Dzień Świętego Marcina, proboszcz ksiądz Jan Lewicki zaapelował do wiernych, aby wzorem patrona zrobili coś dla biednych. Obecny na mszy cukiernik Józef Melcer namówił swego szefa, by wypiec takie ciastko w kształcie podkowy. Kupowali je bogaci, a biedni dostawali za darmo. Udało nam się podpatrzeć, jak powstaje słynne cukiernicze dzieło. Piotr Koperski wykonuje je z synem. Odpowiednie przygotowanie ciasta, jak widać, wymaga wiedzy, wprawy i precyzji. Cechy charakterystyczne rogala związane są z czynnikami ludzkimi, umiejętnościami wytwórców, którzy wyrabiają ten przysmak według tradycyjnych metod przy wykorzystaniu określonych surowców. Od początku istnienia tradycji wypieku rogali świętomarcińskich używa się ciasta drożdżowego półfrancuskiego z charakterystycznym listkowaniem. Widzę, że panowie, że tutaj praca wre. Tak? Jak długo przygotowuje się rogale świętomarcińskie? Żeby były dobrze, to jest co najmniej 4 tam godziny. 4 godziny? Tak, bo samo, czyli też wałkowanie, się robi z przerwami po to, żeby tam ciasto po wypieku miało listki. Czyli zieliskuje, bo tutaj jest, proszę panią, warstw, jak pani przyczyta, puszcza w tym cieście. 4? 81. Wow. Bo się wałkuje 3, i co razy 3, to jest 9. Razy 3, 27. Razy 3, 81. I tu jest 81 warstw. Ciasto tłuszcz, ciasto tłuszcz, ciasto tłuszcz. Niesamowite i tego naprawdę nie widać. Widać, proszę. Ale Państwa, to widać, co będzie po wypieku. Jakość rogali świętomarcińskich wynika zarówno z tradycyjnej metody ich wyrobu, ale także z ich smaku i aromatu, które są uzyskiwane dzięki wykorzystaniu do wyrobu rzadkiego, a zarazem wykwintnego nadzienia, jakim jest biały mak. Przede wszystkim biały mak, żaden mak, czyli też inny, bakalie, cukier, tłuszcz, aromat migdałowy, orzechy, no czyli też bakalie, i to jest wszystko. I oczywiście, żeby to powiązać, to okruszki są biszkoptowe, jasne. A jeśli chodzi o ciasto, z czego składa się ciasto jeszcze, powiedzmy? Ciasto składa się przede wszystkim mąka, mleko, drożdże, tłuszcz, jaja, sól do smaku oczywiście i to wszystko. Mamy ciasto i nadzienie. Czas na zawijanie rogali. A to, o czym przekonała się Marysia, nie jest zadaniem łatwym. Choć pozornie takie się wydaje. Nakładamy ciasto, lekko rozciągamy, by uzyskać jak najdłuższy nie, ale po prostu taki, który pozwoli następnie zwinąć do środka. Zapraszamy do nauki. Spróbuję. Tak, nakładamy.
rozciągamy. Rozciągamy, tak. Lekko przyduszamy, żeby były okrągłe. Tak, w ten sposób. Do końca. Ważne jest dwoma rączkami, proszę, i tylko po tych nóżkach dusić, tak? Jeszcze dalej, żeby ten spód był pod spodem. On musi być pod spodem, tak? I robimy półksiężyc i na blaszkę. Oj, ten mój półksiężyc trochę taki... Jak pan ocenia mojego pierwszego? Jak na pierwszy to jest bardzo dobry. Jest naprawdę, jak na pierwszy jest piękny. Jaki rekord pan pobił, jeśli chodzi o wyrabianie rogali na 11 listopada? Ja to powiem tak, że w tej chwili to rozciąga się na parę dni. Przed i też po. Bo zakłady, które to wyprawiają, to chcą te rogale też dla tych pracowników przed Świętym Marcinem albo też po. I to ja liczę 4-5 tam dni, no to tu rekord był około 8 ton. Niesamowite. Rogal świętomarciński nie tylko cudownie smakuje, ale także wygląda i jest bardzo ciężki. Tak jak się go weźmie do ręki, to jednak jest spory. On musi odpowiednio ważyć. Od 150 gram do tam 250 gram. Dzięki wskazówkom i metodom prób i błędów spod rąk Marysi wychodzą kolejne rogale. Na pierwszy rzut oka niemal nie różnią się od tych wykonanych przez mistrza. O! I na pewno damy je na sklep, bo się nie ma czego wstydzić. Wow, jestem wzruszona po prostu. Teraz czas na lukier i pokruszone orzeszki. I choć jest słodki, jego nałożenie wymaga starannej, żmudnej pracy. Teraz można stwierdzić tylko jedno. Rogal świętomarciński z pewnością należy do jednych z najsmaczniejszych i najbardziej znanych słodkości świata.